Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm. Witajcie kochani w piątym vlogmasie na moim kanale. Wow, już jest 5 grudnia, jutro już są Mikołajki, ale to szybko leci. Ale nieważne, dzisiaj jest niedziela i stwierdziłam, że razem udekorujemy mój pokój na święta. To jest moja tradycja już od kilku dobrych lat, że zawsze 5 grudnia przed Mikołajkami ubieram choinkę w moim pokoju, ponieważ tą taką dużą w salonie będziemy ubierać raczej bliżej Wigilii, a ja zawsze tą sztuczną, taką małą, białą sobie tutaj ubieram już wcześniej, żeby po prostu wprowadzić siebie w ten taki klimacik. No i dodatkowo mam trochę takich ozdób właśnie do pokoju, które mi się nazbierały. Chciałabym też zmienić właśnie poduszki, bo mam poszewki, mam też tą narzutę taką świąteczną, także już nie mogę się doczekać. Będziecie mi towarzyszyli. Teraz pojawiają się vlogi co drugi dzień i wydaje mi się, że to jest nawet też spoko, bo macie też czas na obejrzenie tego poprzedniego, więc tak, zaraz otworzymy sobie też kalendarze adwentowe. Dzisiaj w ogóle założyłam tą taką bluzę świąteczną. Bardzo ją lubię, ona jest taka oversize'owa i tutaj ma takie rogi renifera. Ona w ogóle jest Sinseya, kilka lat temu była chyba w kalendarzu adwentowym. Ja już ogólnie jestem ogarnięta, zjadłam śniadanie razem z moimi rodzicami i z Julką, ponieważ przyjechała. No i klasycznie w niedzielę zawsze... Tak, snapisz czeka. Zawsze w niedzielę jemy wspólnie śniadania, to jest nasza tradycja i powiem wam, że ona trwa już naprawdę kilka dobrych lat. Po prostu celebrujemy właśnie to śniadanie wspólnie, w każdą niedzielę. Czasami, wiecie, są jakieś wyjątki, ale ogólnie bardzo to doceniam, bo wtedy wszyscy są w domu, możemy na spokojnie właśnie zrobić to śniadanie. Jutro są w ogóle Mikołajki i tak jeszcze wspominając o śniadaniu, to jutro prawdopodobnie w ogóle mam w szkole śniadanie mikołajkowe. Dostałam taką informację i powiem wam, że pierwszy raz z czymś takim się spotykam, żeby w szkole było śniadanie mikołajkowe. No ale już wam kilka razy mówiłam o mojej szkole, że tam są różne jakieś takie śmieszne, różne akcje. W ogóle ja bardzo lubię Mikołajki, bo jakoś tak co roku panuje wtedy taki fajny klimat i zaczynam już czuć naprawdę święta, także mam nadzieję, że w tym roku Mikołajki będą równie fajne. Stylizacje robią się już iście świąteczne, właśnie ta bluza z rogami renifera. Mam jeszcze zwykłe leginsy, one są z Jim Glamour i mam jeszcze jakieś takie świąteczne kapcie, skarpetki, także... W piątkowym vlogmasie nie pokazywałam wam zakupów, które zrobiłam w Warszawie, ale zrobię to dzisiaj, bo wtedy po prostu strasznie późno wróciłam i nie miałam siły i nawet tego jeszcze nie rozpakowałam specjalnie, żeby po prostu pokazać wam w filmie. Otwórzmy sobie kalendarze, tutaj piąteczka, jakaś pasta. O, i jest to pasta pistacjowa, powiem wam, że moja mama ją uwielbia. Ja w ogóle mam takie jedno ciasto i tam dodaję tą pastę. Tu są tak duże okienka w tym The Body Shopie, serio. O, i jest to taki płyn do mycia twarzy z witaminą E. Ostatnio był tonik, a teraz właśnie taki produkt. I Sephora też jest naprawdę bardzo fajne. W ogóle to wczoraj ogarnęłam, bo nie wiedziałam, gdzie jest czwórka. Ja to otwieram, a tam są jeszcze takie jakby, zaraz wam pokażę, tutaj. I w środku są takie jakby saszetki. O, ale super, powiem wam, że jest to tuż do rzęs start, także na pewno sobie przetestuję. Ten kalendarz w sumie nie jest jakiś ciekawy, bo tutaj nie ma nawet napisanych smaków, więc pokazuję wam po prostu czekoladkę. Oto produkty z kalendarzy, wydaje mi się, że dzisiaj tym ulubieńcem właśnie będzie ten tuż do... Zróbmy szybki haul zakupowy, co tam kupiłam. Zacznijmy może od Homely. Tutaj w ogóle kupiłam sobie taką jedną bombkę, bo jest jakby, mam taką swoją tradycję, że co roku jakąś jedną bombkę albo coś do zawieszenia na choinkę sobie kupuję, żeby po prostu z każdego roku coś tam było. Ona w ogóle jest fajna, bo się nie zbije, a ja mam też koty. Zobaczymy, jak to będzie, i ona kosztowała 15 zł. I w ogóle miałam jakiś rabat w tej Homely, bo jak się wydało coś tam z ponad 100 zł, czy coś z 100, to był rabat 20%. Tutaj w ogóle w Home & You kupiłam jeden taki kubek, ponieważ właśnie schowałam sobie go tutaj już i on kosztował 25 zł, bardzo mi się spodobał. Zobaczcie, taki kubeczek tutaj ze złotą obwódką. Trochę już takich świątecznych kubków mi się nazbierało i mamy ich kilka w domu. I tutaj już kolejny kubeczek właśnie z Homely. Jego kupiłam z myślą o kawie albo matchy, ponieważ bardzo mi się spodobał właśnie ten taki kształt, że nie ma tutaj żadnego ucha. O!
Boże, o Boże, no nie. Ale dziwnie wyszło mi. No, super. Ale mi się chce płakać, bo to jest tak ładne. Rozwaliło się. Jeszcze to spadło. To się da przykleić, jakby to spoko. Ale zobaczcie, to się uszczerbiło. Taka ładna patera. Dziś musiałam się obić, bo jak ją kupowałam, to wszystko było dobrze. Może jakoś to przykleję, bo to nie jest jakiś duży fragment i w sumie nie będzie może tego jakoś bardzo widać w sumie. Także no, kupiłam taką paterę, która niestety przyjechała do domu rozwalona. Byłam też w takim sklepie z jakimiś zagranicznymi słodyczami i musiałam to kupić, bo ja ogólnie jestem wielką fanką KitKatów właśnie w różnych smakach. I tutaj znalazłam o smaku puddingu. Właśnie to jest w ogóle jakieś takie japońska wersja, zobaczcie. Tutaj są tylko i wyłącznie japońskie napisy. Tutaj jeszcze coś takiego z... Tak, jest to cranberry, rabi and almond. Kupiłam też jeszcze jeden słodycz, ale na razie go wam nie pokażę, bo prawdopodobnie osoba, której chcę go dać, ogląda ten film, więc po prostu w późniejszym czasie może zobaczycie. W Primarku kupiłam też kilka rzeczy, ale powiem wam, że tak o ciupinkę się zawiodłam, bo myślałam, że będzie jeszcze więcej jakichś takich świątecznych rzeczy. Kupiłam też tutaj takie torby prezentowe z myszką Miki i bardzo mi się spodobały. Takie małe, ale może akurat komuś, jak będę dawała prezent, to zapakuję. Tutaj mam też takie świąteczne skarpetki i może dam je w ogóle mojej mamie, bo ja mam sporo świątecznych skarpetek. I kupiłam też coś dla siebie. W ogóle miałam to komuś na prezent kupić, ale stwierdziłam, że w ogóle ten komplet tak będzie mi pasował do pokoju, do tego takiego mojego pudrowego świata tutaj. Kosztowało to 75 zł, więc wydaje mi się, że ogólnie spoko cena jak na taki zestaw, ogólnie już zapakowany. Kupiłam też taką jedną piżamkę, właśnie świąteczną, ale w sumie nie wiem, czy raczej sobie jej nie zostawię, pewnie komuś dam, ale jeszcze nie mam pomysłu komu. Nie mówię też za bardzo komu chcę ją dać, bo pewnie ktoś to ogląda. I to jest właśnie taka jakby ciepła jakby bluza trochę, z długim rękawem i właśnie takie dresy, więc to jest tak miłe. Także to tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Za chwilę przyniosę sobie wszystkie rzeczy, które mam takie, wiecie, do ubierania choinki, do ozdabiania. Zobaczymy, zrobimy sobie przegląd. A, i w ogóle wczoraj też robiłam szarlotkę, także dodam wam tutaj kilka fragmentów i dodatkowo efekt końcowy, jak ta szarlotka się prezentuje. Powiem wam, że tak się cieszę, ponieważ jest to moja pierwsza szarlotka w życiu. To jest aż dziwne, bo wiecie, tutaj wam pokazuję, jak, nie wiem, robię torty, jakieś serniki, różne brownie, nie brownie, jakieś rolady, a zwykłej szarlotki nigdy nie robiłam. I ja aż miałam takie dziwne, że jak to się stało? Ale no właśnie wczoraj zrobiłam i nieskromnie wam mogę powiedzieć, że wyszło naprawdę bardzo smaczna. Przyniosłam sobie większość rzeczy, tutaj mam w torbach. No i jest też choinka. Mam nadzieję, że mój pokój trochę odda ten klimat świąteczny. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand. And watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you.
Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ubrałam prawie choinkę, ale powiem wam, że trochę bombek mi pozostawało, bo wiecie, ich trochę przybywa z roku na rok i nie wszystkie udaje mi się zawiesić, ale dajcie mi koniecznie znać, czy wy ubieracie choinkę z tyłu, czy nie. Teraz zabiorę się za ogarnianie jakichś takich dekoracji, właśnie chciałabym zdjąć te króliki, no bo one bardziej pasują mi do Wielkanocy, a nie do świąt, ale powiem wam, że już nie mogę się doczekać, aż zapalę sobie jakąś świeczkę i po prostu w tym pokoju będzie taki przepiękny klimat. Możecie mi w ogóle dać znać w komentarzu, czy wy ozdabiacie jakoś swój pokój na święta, czy macie może jakąś choinkę taką większą, czy może mniejszą, czy jakiś stroik. To idzie out. Na razie będę sobie może to odkładać tutaj, rzeczy, które oto w ogóle mam światełka. Tutaj sobie wzięłam właśnie, jak widzicie, poduszki, znaczy będę w poszewki je oblekać. Koc będę wymieniała. Tutaj w sumie nie wiem, może zmienię sobie to na takie świąteczne. Tutaj oczywiście będzie trzeba zdjąć tego słonika. Świeczkę może sobie zmienię, ale to... Tutaj mam taką choineczkę. Tutaj mam takiego aniołka ładnego. Tutaj jest taki kominek. W ogóle mam taką kulę, ale nie wiem, czemu ona tak zżółkła lekko. Zobaczcie. Może w kamerze aż tak tego nie widać, ale w rzeczywistości jest taka lekko żółta. Trochę jak taki brudny case na telefon. Czemu to jest ulotka do sushi? A, okej. Okay. Tutaj jest jeszcze taki reniferek. O, taka świąteczna świeczka. Bardziej taka, wiecie, ozdobna. Tutaj mam w ogóle w takim wazonie różową gwiazdę betlejemską, coś tego typu. Tutaj w ogóle zdejmę tego jednorożca, bo on za bardzo nie pasuje. Tutaj nie wiem dlaczego mam mnóstwo jakichś takich ptaszków. Zaraz coś tutaj poustawiam, jakiegoś świątecznego. Chcę w ogóle tutaj też dać te światełka jakoś ładnie. Wreszcie skończyłam. Trochę czasu minęło, ponieważ chciałam wszystko zrobić, ładnie tutaj poozdabiać i zaraz wam pokażę. Powiem wam, że jestem naprawdę zadowolona. Teraz już jest taki klimat świąteczny. Idealnie, jutro Mikołajki, więc dodatkowo będę czuła właśnie... Ogólnie bym miała ocenić to, jak ozdobiłam pokój, to takie 8 na 10. Kilka rzeczy bym jeszcze zmieniła, albo dodała gdzieś, albo gdzieś odjęła. Tak jak sobie ustaliłam, tak zrobiłam, właśnie zaplanowałam sobie to na niedzielę. Miałam to zrobić wczoraj, ale właśnie stwierdziłam, że robimy to dzisiaj i w ogóle spadło trochę śniegu, więc dodatkowo mega się cieszę. Liczyłam, że jest trochę śniegu, ale okazuje się, że bardziej to taki deszcz. Także dobra, teraz zobaczcie, jak wygląda mój pokój na święta. Usiądę, to będzie ładne światło, tutaj choinka, także no... Zaraz będę szła na obiad, a później będę musiała troszeczkę niestety jeszcze ogarnąć szkołę, ponieważ mam kilka rzeczy do zrobienia. Zazwyczaj jak się do czegoś uczę, to muszę to zrobić w niedzielę, bo jak zrobię to w sobotę, to wiele rzeczy mi wypada z głowy. No, niezłe takie uczenie się, ale po prostu zazwyczaj robię wszystko w niedzielę. W ogóle świeczki to jest konieczność, jeśli chodzi o świąteczny vibe, także jeśli chcecie, żeby w waszym pokoju było jeszcze przytulniej, to możecie nawet sobie kupić takie małe woski. Ja mam kilka właśnie z Yankee Candle, wystarczy właśnie mieć jakiś kominek, albo na przykład czasami są takie małe świeczuszki. Polecam wam właśnie kupować z takich jakichś firm typu Yankee Candle, czy coś takiego, żeby po prostu był ten zapach wyczuwalny w pokoju. Ja na przykład tutaj mam jakiś taki świąteczny, on pachnie tak trochę cynamonem. Mam też świeczkę, na przykład taką z Bath & Body Works. Ona pachnie jakimś eukaliptusem, ja nie mam pojęcia, co to jest. Ja w ogóle nie umiem opisywać zapachów, ale...
trochę mi się kojarzy ze świętami. W ogóle ja, to muszę wam to pokazać, nigdy nie lubiłam rodzynek. I na przykład jeśli chodzi o sernik z rodzynkami, to ja jestem team bez rodzynek. Możecie napisać w komentarzu, czy są tutaj osoby, które lubią sernik z rodzynkami. No, ale jeśli chodzi o rodzynki, to te w czekoladzie... Uwielbiam rodzynki w czekoladzie, serio. Ogólnie teraz się przekonałam do rodzynek i ostatnio jadłam i były takie spoko. Ostatnio w Kauflandzie kupiłam też taką czekoladę z Wawela, piernikową ze śliwką. Jeśli lubicie piernika, to wam zasmakuje. Kozak, serio. Montuję trochę tego vlogmasa i trochę, wiecie, zabrałam się za przygotowanie się jutro do szkoły i wydaje mi się, że będę się z wami żegnać w tym vlogu. Ogólnie uważam, że ten weekend był naprawdę taki produktywny, fajnie go spędziłam, poczułam trochę klimat świąteczny, także mam nadzieję, że także udało mi się go przekazać wam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dziękuję wam za poświęcony na mnie czas, bziaki, pa pa!